drodzy, z tej strony Kina. Witam was w Shaker Money Simulator 2016. Jest to gra, którą dostałam od Krobrusia. Krobrus, jeszcze raz ci za nią dziękuję. Ja nie wiem, jak nie rzucanie kupą w ludzi, to symulator rzucania hajsem w dziwkę. Jest to clicker, który gdzieś tam kiedyś ogrywałam na streamach, ale sobie stwierdziłam, że myślę, że fajnie by wam było go pokazać w formie randoma. Także będzie dużo klikania w myszkę, sorry, ale te dziwki tak na mnie działają. Na początek możemy sobie wybrać ziomka. Oczywiście dowiedziałam już po live'ie. Czyli tak, mam tylko podstawowego. Ten mi się podoba, ma potencjał. Ten super hero też jest dobry. Kaczuk niekoniecznie. Żulek, no czym by żulek mógł rzucać? I mały ziomek. Myślę, że sobie pogramy tym napaleńcem, bo on wygląda po prostu odpowiednio. O co chodzi w grze? Tak, protip, że możemy się ruszać, to jest dla nas dość istotne, bo rzeczy, które nas przewalają, zabierają nam bonus. O co chodzi? Czy to jest dziwka w kształcie... taka bardzo gejbowa? Tak, czyli nawalamy w nią pieniędzmi i odsuwamy się od tego, co gdzieś tam na nas spada. Co jakiś czas spada bonus. Warto go zbierać. A tu jeszcze trzeba było kłócać. Tak, bo w nas strzelają. I ten robaczek Dingos! No nie, co nam wychodzi, no? Bonus! Dostaliśmy stuna na bonus, no nie. To taka spadająca SK jest bonusem. Cóż, mamy czas. Aha, siebie będę musiała wsadzić w ten ruch, dobra. Mamy czas. O, mamy bonus. Ale już wstał Dildos i nam zarąbał, no jak ja tego nienawidzę. Nie wiem, jak unikać przed tym wychodzącym robaczkiem, jeżeli mam być szczera. Oczywiście, jak kucamy, to nie możemy rzucać. Trzeba się rozgrzać odpowiednio. A ja myślałam, że nie dostanę tym bananem, ale niestety. Nie mogę tak dostać safe w łeb! Znowu Dildos wyszedł. Muszę sobie grę przyciszyć. No niestety mamy brąz. Tylko. Ale co tam? Oczywiście lecimy sobie z kolejną mapką. Bez zbędnego pitolenia, bo to nie ma to tam, to jest poważna giera, to tam wiecie, nie ma lekko. O, w miarę taka ładna dziwka tańczy dla nas na róże w lesie. Żal nie sypnąć hajsikiem, no. Tak, maleńka, zgarniaj ten hajs. Ała. No, słuchaj mi, stunia. Tak, tak, lepiej tymi bioderkami. Bardzo dobrze ci idzie, baby. Zajebiście, właśnie o to chodzi, tak lubię najbardziej tak lubię, najbardziej. Tu trzeba zwracać uwagę na za dużo, że jeszcze raz jeszcze klikać. No nic, klepiemy w nią. Trzeba docenić, jak jakaś w miarę ładna. Jakaś w miarę ładna w lesie, w naturalnym środowisku. Pachnie drzewami. I z... nie powiem czym jeszcze, ale tym też pachnie. Mam nożnik strzanopier? No nie! Nożnik, dawaj. No, ale robaczek mi zabrał, no! Nic, dam sobie radę. Będę w ciebie rzucać hajsem, tylko mogę, maleńka. Tak, właśnie tak. Tak. No, ty mały... on Dildosia. Głupi Pokémon. Dawaj.
Nie wiedziałam, że mi skasuje. Co za dziad jeden. Kiedy nie widzę tego małego, do tego Dildosa! Nie, Jak widzicie, gra ma skomplikowaną grafikę. Ogólnie efekty są najlepsze. I ten zróżnicowanie w grze i w poszczególnych planszach, jak i w przeciwnikach, jest po prostu powalające. Ej, ale to wam powiem szczerze, że to jest mój po prostu moja ulubiona arenka, bo czarny z wyciągniętą do nas bronią w kominiarce. Nic tylko rzucać. Przyznajcie, żebyście rzucali mały pierdolony Dino, znowu nam zarąbał tego. Zarąbał nam. Ej, on w ogóle zmienia kierunek, w który celuje. Jak to jest słodkie! Nie. W ogóle on do nas celuje, jak ktoś do nas strzela z tyłu, nie? Dawaj bonus, dawaj. Yo boy! Nie, No wiem, by poszło troszeczkę lepiej, ale też na lewie nie musiałam tak gadać. Czy nie to, żebym teraz musiała tak gadać? Co po prostu mi wypadało, żebym tak gadała? Bonusy! Tak, celuj we mnie. O tak, przyjacielu, tak. Wiesz, jak to lubię. Tylko ty jeden wiesz. No dobra, może jeszcze parę innych osób, ale niech się nie wypowiadają pod tym filmem, proszę. Bonus. Zobacz, jak w ciebie cisle hajsem. Bonus, mi spito. No i mały, kurwa, nie widzę tego małego pada. No i się kurwa, no i się. I się teraz nie ruszę. Wszystko na mnie leci. Ale mamy srebro. Myślę, że skoczymy sobie brudkę po wszystkich planszach. Ja wiem, że różnorodność was jest ale to jednak wiecie. No i cóż, chyba najmniej urodziwa dziwka do tej pory. Chyba, że ktoś zrobi takiego typowego, ja wiem, Zygmunta. Bym powiedziała Wiesława, ale mam wujka Wiesia i wolałem nie widzieć wujka Wiesia w takiej stylizacji. Możemy, taki Zygmunt. Niech będzie Zygmunt. Mam nadzieję, że żaden Zygmunt tego nie ogląda. Albo jeżeli ogląda, to jest dumny ze swojego pierwowzoru. Nic tak nie wkurza, to, że jak ktoś ci zabiera ten. Bonus. W ciebie, tak. Wiem, jak to lubisz. Pewnie swojej żonce Renatce też tak napierdalasz na róże. O tak. Oj, ona pewnie też w ciebie hajsem napierdala. I Dilgo z jej podpierdala bonus. Ja nie wiem, czy się przy Super Meat Boy tak denerwowałem. Się denerwuję przy tym. Pomijam fakt, że my tym hajsem gdzieś tam sypiemy na lewo i prawo. I on niewiele z tego łapie. A i tak znając mnie i to, że mam tyle hajsu, to pewnie jest hajs z Monopoly. Ostatnie sekundy. W ogóle najlepsze jest to, że w momencie, kiedy obrywamy, to nam się robi na tym, na głowie taki zalanie krwią. Dobra, słuchajcie, jako że gra nam się zresetowała, bo las tak się tutaj będzie chodzić w kółeczko. Ona się chyba nigdy nie kończy.
To sobie po prostu tutaj zakończymy odcinek. Ja po prostu nie będę rzucać, bo uwaga, uwaga, gra jest tak skonstruowana, że jak kliknie się escape, to ona się wyłączy. Dlatego z tą tutaj Krystyną na róże w siłowni zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że randomik wam się podobał. I cóż, komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę, mile widziane, pozdrawiam z kina. Trzymajcie się i cześć!